dyktanda. Tekst dyktanda napisała dla Państwa nauczycielka języka polskiego zespołu szkół imienia Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 września 2001 roku pani Grażyna Czerner. Wszystkim witam, jest mi niezmiernie miło, że tak licznie przyjąłem się do poprzednie i jesteście tutaj obecni. Przed chwilą rozmawiałem z panią profesor i ona mówi, że dyktando jest bardzo łatwe, więc nie macie się czego przyjmować i bać, jak zawsze będzie. Ale życzę wam powodzenia. Mimo wszystko gdzieś tam zawsze jakiś stres jest, ale widzę pełne skupienie. Każdy z was jest przygotowany. Ja życzę powodzenia, żeby udało wam się napisać jak najlepiej, bez żadnych błędów. Wszystkiego najlepszego. Jasnowłosa Żaneta wyszła ze szklanego biurowca i skierowała się do Starbucksa po kawę. Z przykrością myślała o samotnym piątkowym wieczorze, który ją czekał. Licealne koleżanki powychodziły już za mąż, nie miały czasu na spotkania. Zaczynała poważnie myśleć o skorzystaniu z usług biura matrymonialnego. 30-kilkuletni Bożyna. Ja dziękuję wam za pomysł, za wsparcie, bo to już jest 9. edycja. Jak widzimy, tyle osób chętnych i za każdym razem jest to samo. Co prawda decydujemy się, żeby w różnych szkołach naszych co roku gdzie indziej był, ale nieodmiennie zawsze wiele osób przyjmuje zaproszenia i przyjeżdża. Tym razem zauważyłem, że chyba więcej młodzieży było niż dorosłych. Przede wszystkim chciałbym podziękować panu staroście za wyróżnienie naszej szkoły, za to, że 9. edycja dyktanda opióra starosty Drawskiego odbyła się w Kaliskiej Czerwonej Szkole, czyli w Zespole Szkół w Kaliszu Pomorskim. Oceniam samo dyktando bardzo dobrze, ponieważ dopisali nam uczestnicy i myślę, że wyłonimy wkrótce tych, którzy zdobędą ten zaszczytny tytuł. No i myślę, że samo dyktando jest to bardzo dobra inicjatywa, ponieważ no, w tej trudnej sztuce i powiedziałbym, że nawet ginącej sztuce, jaką jest ortografia i pisanie bez błędów, no to tutaj była to okazja do wykazania się i dorosłym, i młodzieży, i tej młodszej, i tej starszej. Jest pani autorem dyktanda. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na tytuł i treść? Tytuł jest mój, ale oczywiście zaczerpnięty z tytułu piosenki, znanej wszystkim. Natomiast treść, jak ma się ponad 30 lat doświadczenia w tym zawodzie, no to jest w czym wybierać, więc natchnienia szukałam w różnych tekstach. A które wyrazy pani zdaniem mogły uczestnikom sprawić trudności? Myślę, że dużo trudności sprawią wyrazy z pisownią łączną i rozdzielną i duże, małe litery, bo tam były niespodzianki typu może Marmara i może Śródziemne, które wcale tak samo się nie pisze.